Abend, ich heiße Łukasz und ich wohne in Lublin. Cześć, witam Was na kanale Lekret i zapraszam do filmiku. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku i łapce w górę. Wadą mieszkania w bloku studenckim jest to, że często zdarzają się wieśniaki, które nie potrafią rzeć windy. I dzisiaj mamy taki przypadek właśnie, że debile zacięli windę. Prawdopodobnie na piętrze 7 albo 6. No, jest szczęściem, nieszczęściem, że wiem, jak ją naprawić. I spróbujemy to zrobić, odblokować ją. Może się uda. Też do Was prośbę, moi drodzy widzowie. Chciałbym Was zaprosić do siebie na stronę fanpage facebookowy. Zależy mi na tym, żebyście się tam pojawili, zalajkowali, no i żebyście po prostu byli w gronie moich widzów w tym właśnie, w tej części facebookowej, social mediowej. Tam nie pojawiają się tylko rzeczy związane z kanałem, ale różne takie ciekawostki, które gdzieś tam znajdę, będę wrzucał. Zacząłem dzisiaj ciekawym wideoklipem, który jest jednocześnie reklamą pewnego produktu, którego się na co dzień nie reklamuje. Dla ciekawych, zainteresowanych zapraszam na stronę. Mamy proszę windę na piętrze 6. Zobaczcie, tak się zachowuje. Sama się zamyka i otwiera. I teraz pokażę Wam, jak to naprawić. Bardzo prosto. Łapiemy tutaj, ciągniemy do siebie. O, pewnie nawciskane, jak za tych dla debili. Wcisnę zero. Dobra, trochę sobie pojeździmy, ale widzicie, windę żeśmy odblokowali. To jest teraz za moje dobre serce, że naprawiłem windę. Będę jeździł sobie od piętra do piętra, tak? Bo jakiś debil nie umie używać windy i po prostu wchodził za wolno, drzwi go przyciasnęły, paski się poluzowały i drzwi się zablokowały. Wszyscy spierdolić windę potrafią, mało kto umie ją naprawić. Także ja kogoś nie lubię albo dyskryminuję, albo przeszkadza mi, że jest ze wsi. Ale wystarczy po prostu odrobinę pomyśleć, żeby domyślić się, jak naprawić taką windę. Jak nas drzwi ścisnęły, wystarczy je po prostu pociągnąć, tak, szarpnąć, żeby wróciły na swoje miejsce i będzie działać, no. Takie to trudne. Disappointed! W tej perspektywie jeszcze nie nagrywałem, mała krząkalinka. Myślę, że nie zaszkodzi. Tylko kiedy nie widujecie, jak działam w kuchni. Dzisiaj będę na obiad. No spierdolę. Dzisiaj będę na obiad placuszki ziemniaczane. Poszedłem na łatwiznę. Kupiłem w garmażerce z prostej przyczyny. A nie na 14 zaczyna zmianę. Po 13 wychodzi z domu. Pewnie bym się wyrobił. Ale jest godzina 10 i nie chce mi się siedzieć teraz 2 godziny w kuchni, czy tam godzinę. Wolę już sobie posiedzieć po prostu za nią, pogadać i tak dalej, niż bawić się w gotowanie. Za to później będę gotował, bo jutro piątek, a ja kończę znowu o 14. Na jutro prawdopodobnie będziemy robić bigos. Myślę, że może nagram, jak ja robię bigos. Chociaż, wiecie, za sorry, pewnie nie zapaliłem światła. Chociaż podejrzewam, że mój bigos niewiele różni się od tradycyjnego bigosu. Albo też inaczej, bardzo się różni. Generalnie, mi mój smakuje, tak. No i tak to wygląda właśnie mieszkanie ze studentami w jednym bloku. Jak nie hałasują, jak nie balują północy, drą mordy z balkonów, to psują windy i nie potrafili się naprawić. Dobra, na razie to tyle. Później będziemy szaleć dalej. Ja Was tu mam. A, bo zły pomysł, bo teraz Was zgubiłem. W lewo, dobra. Jeszcze raz dzięki za